Drodzy Państwo, witam na moim kanale. Przy okazji uroczystości 14 czerwca chciałabym chwilę porozmawiać z ludźmi, którzy bronią Muzeum PAAS. Z panem Sebastianem Śmietaną już na ten temat rozmawiałam i jeszcze jakby się mogły panie przedstawić, jeszcze dwie panie właśnie też w obrończynie Muzeum PAAS. Katarzyna Harczuk-Walasik. I zanim przejdziemy do PAAS, chciałabym was zapytać, jak oceniacie dzisiejsze obchody, dzisiejszy dzień? Jeżeli chodzi o dzisiejsze obchody, to myślę, że nie wyszło to tak, zresztą jak co roku, jak to miało niby wyjść. Oprócz tego, że możemy wchodzić z biało-czerwonymi flagami na drzewcach po kilku lat próśb dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego, to w dalszym ciągu nie mam przy świętej przed ścianą straceń. Muzeum Auschwitz wydaje mi się, że nie jest nią zainteresowane, w dalszym ciągu jest w harmężach. A od 1947 roku, co roku do 2015 roku była tu odprawiana. Także jeżeli chodzi o coś najważniejszego, czego mi zabrakło, to właśnie to. Jeżeli chodzi o to, co się tam teraz dzieje, jeżeli chodzi o te bramki, sprawdzanie ludzi, czy nie wnoszą mnie. Też byliśmy odgrodzeni od tej oficjalnej części, prawda? Można powiedzieć, że równi i równiejsi. Nie wiem, jak tutaj panią. No, to nas wstrząsnęło podejście. Tak. Z drugiej strony te bramki, to ja myślałam, że nie wiadomo, kto przyjechał w takim razie, prezydent czy premier, skoro takie odgrodzenie, ale oprócz dyrektora muzeum, no to z tych ważnych osobistości nikogo nie było. Od ministra Glińskiego tylko był odczytany list i kwiaty też wręczali reprezentanci. Nawet od pani Beaty Szydło, która tutaj jest w Radzie, która chyba teraz nie ma aż tylu obowiązków, żeby nie mogła przyjechać. Więc skąd taki, można powiedzieć, bojkot tych uroczystości przez tych oficjeli? No, tego nawet nie wiem ja. Zabrakło prezydenta. Chyba w zeszłym roku był prezydent, czy mi się dobrze kojarzy. Chyba dwa lata temu. Dwa lata temu, na 80. rocznicę. Ale to już było na duże prośby pani Barbary Wojnarowskiej. Ich też zabrakło. No i też trzeba powiedzieć, że to, że cokolwiek było i że mogliśmy wnieść te polskie flagi, no to były wieloletnie nasze, właściwie tutaj też wasze prośby. No i warto też wspomnieć sytuację pana Jerzego Kristały przy okazji, tak, który jest przez muzeum sądzony. Ale przejdźmy do Muzeum PAAS. Niektórzy moi widzowie co nieco wiedzą na ten temat, ponieważ na jesieni ukazał się jeden wywiad, ale niektórzy nie wiedzą w ogóle, co to jest za miejsce. Nie wiem, jaka jest świadomość Polaków na temat tego muzeum, więc może zanim przejdziemy do tego, co tam się dzieje, to dla tych, którzy w ogóle się z tym nie zetknęli, kilka słów. Co to jest? Czym było PAAS? Gdzie to jest? I dlaczego warto to upamiętnić? Budynek PAAS w okresie okupacji był komisariatem Gestapo i tam mieściło się więzienie. Tam byli przetrzymywani, przesłuchiwani, torturowani mieszkańcy całego Podtatrza. Również osoby, które próbowały przekroczyć zieloną granicę, a zostały pojmane przez Gestapo. Tam były więzione, no i tak jak mówię, byli torturowani, przesłuchiwani, wielu też zginęło. Ci, którzy przeżyli, to w większości zostali właśnie zesłani tutaj do Oświęcimia, do Auschwitz. Z pierwszego transportu Polaków 14 czerwca 1940 roku kilkudziesięciu Podhalan trafiło właśnie tym pierwszym transportem z Tarnowa. Też je dosyć mocno upamiętniamy w Komitecie 14 czerwca i w Komitecie Obrońców PAAS, który powstał dokładnie rok temu na skutek według nas błędnych decyzji i prac Muzeum Tatrzańskiego, które planowało remont tego budynku i to doszło do skutku. Według nas nie można tego nazwać remontem. Nie liczyli się z opinią publiczną, nie liczyli się... Właśnie mówiliśmy, że to Muzeum Polin jest powiązane z tym budynkiem, tak? W jaki sposób? No, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o ekspozycje Muzeum PAAS, które mają tam być wykonywane, będą dotyczyć zagłady Żydów z terenu Podhala. A w budynku tym było
więzionych kilka tysięcy osób, kilkaset straciło życie. Byli to w głównej mierze praktycznie sami Polacy. Byli to działacze podziemia niepodległościowego, byli to kurierzy tatrzańscy. Wydaje nam się, że w takim budynku w pierwszej kolejności to właśnie oni powinni mieć miejsce na tę ekspozycję. A pomijając etap ekspozycji, a zaczynając w ogóle z planami budowy tego obiektu, który miał być całkowicie poświęcony Muzeum Palas, w koncepcji funkcjonalno-użytkowej i w planach budowy Muzeum Tatrzańskiego, widzieliśmy, że na drugim piętrze ma być ten budynek całkowicie wyłączony i oddany pod biura Muzeum Tatrzańskiego, które nie będzie się skupiać na rzecz Muzeum Palas, nad upamiętnieniem tych ofiar, tylko prowadzi całkowicie oddzielną działalność, wyłączoną właśnie z tego. Na trzecim piętrze spotkaliśmy się z takim opisem w koncepcji funkcjonalno-użytkowej jak punkt gastronomiczny, bufet i zaplecze. Wydaje nam się, że miejsce, w którym byli torturowani Polacy, nie jest albo nie powinien być przeznaczony na bufet z, może nie wiem, z drinkami i palemkami jeszcze tam do tego. Wydaje nam się, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby spożywać tam jedzenie, zasiadać, śmiać się i dyskutować nawet przy jakichś tam wakacjach, że tak powiem, jak turyści się tam zjeżdżają, tylko raczej po to, żeby po prostu poznać tą historię tego budynku i poznać cierpienie tych ludzi. I czy udało się kogoś tym zainteresować, żeby jakoś godnie ten budynek pozostawić w takim stanie, jakim był, żeby tą historię upamiętnić? Czy te starania do kogoś trafiły? Jakie były podejmowane próby? Może pani się wypowiedzi. No, prób zainteresowania, tak, po pierwsze opinii publicznej rozsyłaliśmy listy otwarte w naszych mediach lokalnych, tak. Też pisaliśmy do, no naprawdę pisaliśmy od marszałka do ministra, do prezydenta, do premiera. Niestety odzewu żadnego nie było. Składaliśmy też doniesienia do prokuratury, ale też dwa... A to ciekawe, co prokuratura jak na to zareagowała? No dwa nasze wnioski zostały, znaczy zostały w ogóle umorzone, a dwa na razie jeszcze są no procedują, nie wiadomo co z tym będzie dalej, ale przypuszczamy, że również zostaną odrzucone, umorzone. I jak to na dzień dzisiejszy wygląda, ponieważ te budowa, dzisiejszy. Czy jak to nazwać, już jest w trakcie i co można zaobserwować? Można powiedzieć, że ogólnopolskie media w ogóle się nie zainteresowały tym tematem, poza tutejszymi właśnie mediami, o których wspominaliśmy, lokalnymi i waszymi. Nie interesowała się tym ani lewa strona, ani prawa strona. Nie interesował się tym prezydent, nie interesował się tym premier. Budowa ruszyła w kwietniu? Początkiem maja. No i z chwilą, kiedy ruszyła ta budowa, tak jakby nie mamy do tego wglądu. Wnioskowaliśmy, żebyśmy byli stroną w trakcie odkrywek, tak? Podczas badań konserwatorskich. Na początku konserwator całkowicie pominął fakt, że cały budynek był wpisany do rejestru zabytków, a on podczas tych prac, które miały być wykonywane na rzecz Muzeum Tatrzańskiego, objął tylko piwnicę tym nadzorem konserwatorskim. Po naszych staraniach i licznych apelach, łącznie z zawiadomieniem do prokuratury, nagle dowiedzieli się, że istnieje pokój płaczu. Tak, nagle dowiedzieli się, że istnieje pokój płaczu. Może wyjaśnić naszym widzom. Pokój płaczu to było takie miejsce, w którym więźniowie byli wstępnie do niego wprowadzani i odbywały się tam tortury psychiczne. Oni czekali nawet kilka dni na dalszy przebieg przesłuchiwań czy katowań właśnie tych osób i został nazwany tym pokojem płaczu. Oni w programie konserwatorskim Moździerza, który opracowywał im ten program na rzecz budowy tego muzeum. Nie wiem, czy oni się z tym nie zapoznali, ale on zawierał w każdym razie informacje o tym pokoju płaczu. Zawierał także fragmenty przesłuchań tych więźniów, którzy pozostawili po sobie świadectwo, a nagle podczas naszej interwencji konserwator zabytków doszedł do wniosku, że
jednak chyba tam istnieje jakiś pokój płaczy. I wtedy co, właśnie co tam, w tym teren, co tam się teraz znajduje w tym właśnie, miejscu i do czego to jest przeznaczone na tych nowych planach? No wtedy właśnie zrobiono dodatkowe odkrywki. Tu jest na parterze. Na parterze. I cały obiekt Muzeum Palas został w tej chwili, kiedy oni zrobili te dodatkowe odkrywki, objęty nadzorem konserwatorskim. Wcześniej nie. I ten pokój płaczu teraz ma być częścią holu i szatni. No troszkę dalej. Powinna być częścią holu. Także ten pokój płaczu nie będzie zrekonstruowany, nie będzie pokazany rzeczywistości tak, jak wyglądał, tylko po prostu będziemy wchodzić do budynku. Po lewej stronie będzie jakaś recepcja. Tak. I hol. A po prawej stronie dostanie tylko jedna ściana z tego pokoju płaczu. To warto zapytać, czy w ogóle jest przewidziane jakiekolwiek miejsce, które będzie upamiętniał fakt istnienia tam tego więzienia. I teraz też można to miejsce odwiedzać, ale chyba niewielu jest turystów, bo jest to praktycznie nieznane, prawda? No, w tej chwili już nie można odwiedzać. Nie można odwiedzać. Nie można, bo jest wyłączone ze zwiedzania. Trwają tam prace budowlane. Mhm. Wszystko jest ogrodzone w ten sposób, taką czarną płachtą. Nie ma tam wglądu na to, co się dzieje, a czy będzie można coś zwiedzać odnośnie tej tematyki, tego też nie wiemy. Może w ekspozycji jakaś tam część będzie. Natomiast tak jak wspominaliśmy w wcześniejszej rozmowie, całe drugie piętro w koncepcji miało i zostanie najprawdopodobniej przeznaczone na biura Muzeum Tatrzańskiego. I salę konferencji. No więc drugie piętro zostanie przeznaczone na coś niezwiązanego z działalnością Muzeum Palas. Trzecie piętro będzie punktem gastronomicznym, chociaż teraz to się ładnie nazywa strefą kontemplacji i wyciszenia po naszych prośbach. I najprawdopodobniej zostaną tylko piwnice, która... Tak jest w planach programu remontowych, które są zatwierdzone. Cela numer 4 została zdewastowana, tak? I co jeszcze jest takie? To proszę taka ciekawostka, że w ogóle nie była przewidziana, nie jest i prawdopodobnie nie powstanie żadna kaplica, w której można by było się pomodlić, w której można by było właśnie no tak się, nie wiem, jak no, kto się pomodli, ten się pomodli, ktoś pomyśli, przemyśli, nie ma w ogóle takiego, nie jest nic takiego przewidziane. Nie było. No, a przecież w większości też więźniowie byli katolikami też, tak? Nie ma błogosławiony ksiądz. Tak, tak, no bo przecież też więźniem Palas był błogosławiony ksiądz Piotr Dańkowski. Przebywał też krótko błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński też w Palas. Także nie wiem, czy w jaki sposób w ogóle mają, będą oni upamiętnieni. Sługa Boża Józefa Mariota. Jeszcze pan coś wspominał, że właśnie o tych osobach nic się nie mówi, a że było tam jakieś wydarzenie upamiętniające Holokaust, czy miało być w planach? O tych osobach, o których wspominaliśmy tak, teraz, tak. Że się nie mówi, tak. A no tak jak wspominałem, było tam kilkaset osób zamordowanych, kilka tysięcy przechodziło przez to miejsce. W większości byli to Polacy, działacze podziemia niepodległościowego, konfederaci tatrzańscy, kurierzy tatrzańscy, żołnierze Armii Krajowej. A po prostu w pierwszej kolejności przetarg na wykonanie pełnej ekspozycji Muzeum Tatrzańskie już ogłosiło i pierwszą tematyką, którą będziemy się tam zajmować, będzie zagłada Żydów na terenie Podhala. Też nie jest to dla nas, że tak powiem, w porządku, bo w pierwszej kolejności proporcjonalnie podchodząc do ofiar tego, do tego budynku, do tego palas, no byli Polacy, prawda? Mhm. Nie wiemy, czy starczy ekspozycji na to, by wymienić wszystkich działaczy podziemia niepodległościowego, wszystkich więźniów tego budynku, ale w pierwszej kolejności no robi się coś po prostu, to dla nas jest dobrze. No to moje ostatnie pytanie, co jeszcze można zrobić? Czy już nic nie da zrobić, skoro nawet tutaj prokuratura, czy może jakieś organizacje międzynarodowe, chociaż też wątpię, żeby to coś dało. Co na przykład moi widzowie mogą zrobić, żeby też jakoś się zaangażować w te wasze działania?
W tej chwili prokuratura rejonowa w Nowym Targu prowadzi jeszcze jedną sprawę. Złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w celi numer 4. Doszliśmy z fotografii tego budynku do wniosku, że niestety ktoś ją zdewastował. Proszę? Tak, na wszystkie napisy na ścianach. W pewnych latach widzimy celę numer 4, która na ścianach zawiera te napisy. A teraz w latach 2021? 2020? Ściany są zabielone. Tak. Są zabielone i ściana wygląda na zdrapaną. 2016 do 2020. Tam widzimy, że są ściany odrapane. Odrapane, zniszczone, jakby ktoś sam ingerował i próbował jakieś odpryski dokonywać. Tymczasem automatycznie niszczył to, co jest, co było tam jeszcze autentyczne, pozostawione przez więźniów, którzy tam przebywali i jakiś ślad swojej bytności pozostawiali na tych, na tych ścianach. Warto pytać urzędników miasta Zakopane, dyrekcję Muzeum Tatrzańskiego, co planują tam zrobić, jakie będą ekspozycje, co będzie wykonane. Niestety remont już ruszył, pomimo naszych licznych prób, żeby zachować ten budynek i zachować ten autentyzm tego budynku. Pomimo też naszych wniosków o to, żeby został zabezpieczony na czas jeszcze jakiegoś takiego sprawdzenia pod tym względem, tak, przez prokuraturę, pod względem konserwatorskim, bo tak naprawdę nie był sprawdzony pod względem konserwatorskim cały budynek. Jedynie cela numer 3, tak, była dokładnie zbadana, opisana, a reszta... Przeprowadzony był remont konserwatorski. Tak, jest opisane to wszystko, a reszta zupełnie nie, także tak naprawdę to jeszcze przypuszczalnie tam można coś by było odkryć, tak, no ale niestety budowa ruszyła, nikogo to nie wzruszyło, nasze protesty, nasze wnioski nikogo nie obchodzą. No, w danej chwili nam zostanie tylko to, żeby po prostu po pracach remontowo-budowlanych, gdy już zostanie otwarte Muzeum Palas, powiedzieć sprawdzam, sprawdzić to, co zostało wyburzone, czy w ogóle zostało coś zachowanego z autentycznych ścian tego budynku, no i później toczyć batalię o prawdę dalej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te działania, za rozmowę i drodzy Państwo, ja Was zachęcam, żeby udostępniać ten materiał, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć i zainteresować tą sprawą. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję.